7 grudnia wspominamy świętego Jana Milczącego, biskupa. Jan urodził się w 454 roku w Armenii jako syn bogatych chrześcijan. Był kilkunastoletnim młodzieńcem, gdy zmarli jego rodzice. W rozległej posiadłości rodzinnej zbudował kościół i klasztor, do którego należał. Nie miał jeszcze 20 lat, gdy wierni obwołali go biskupem. Wtedy istniała jeszcze praktyka, że to właśnie wierni wybierali biskupa dla swojej wspólnoty. Posługę biskupią w swoim mieście pełnił 10 lat. Przynaglony wewnętrzną potrzebą, udał się do Konstantynopola i tam prosił o możliwość podjęcia życia mniszego i wyznaczenie innego biskupa na jego miejsce. Prośba została spełniona. Dołączył się do wspólnoty mnichów koło Jerozolimy, którą kierował święty Saba. Przyjęto go do wspólnoty. Jan był bardzo dobrym, pobożnym mnichem. Chętnie podejmował najprostsze i najtrudniejsze prace. Zauważono jego pogodne usposobienie i gorliwość, a także wyjątkowe zamiłowanie do milczenia. Po pewnym czasie pozwolono mu na zamieszkanie w samotnej chatce w pobliżu klasztoru. Do wspólnoty przychodził na sobotnio-niedzielne wspólne modlitwy. Święty Saba, widząc jego dojrzałość duchową, zaproponował mu, że przygotuje go do przyjęcia święceń kapłańskich. Wtedy Jan przedstawił mu długo skrywaną tajemnicę. To, że jest biskupem. Wymógł na swoim przełożonym zachowanie tajemnicy, którą święty Saba uszanował. Jan do końca swojego długiego życia, a żył 104 lata, przeżył w samotności, dzięki czemu mógł zachować cnotę milczenia. Zabierał głos tylko wtedy, gdy trzeba było bronić prawdziwej wiary katolickiej wśród mnichów, gdy do wspólnoty dotarły herezje nestorianizmu. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Jana biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,